No będzie niezła jatka, proszę Państwa, spodziewam się z najnowszym numerem Tygodnika do Rzeczy, bo właśnie przeglądam go jeszcze w wersji elektronicznej i okładka jest nie do przyjęcia. Nie wiem, jakimi sankcjami dysponuje Rada Języka Polskiego, która zabroniła używania tego słowa, ale my go używamy na okładce. Murzyn. Straszliwe słowo, już jest zakazane, tak samo jak słowo homoseksualista, a nawet imigracja zarobkowa, imigrant, migrant ekonomiczny, to jest brzydkie słowo. Natomiast zdaniem profesorów, również językoznawców, wypier albo je, to dla mnie brzydkie słowa, dlatego kropkuję, dla nich to nie są brzydkie słowa. Tak się wzięło i porobiło. O tym okładkowy materiał w Tygodniku do Rzeczy, ale oczywiście dużo więcej materiałów poza tym materiałem Tomasza Rowińskiego, okraszonym bardzo fajnymi ciekawostkami, które Grzegorz Kucharczyk zgromadził. Bardzo, bardzo proszę, zapoznajcie się Państwo z tym. Poza tym dział polityczny, nie wiem, wymieniać wszystko, nie wymieniać, wywiady tylko wymienię. Z Tomaszem Rzymkowskim jest bardzo fajny wywiad i z panią Jadwigą Emilewicz. Wszystkie wydarzenia polityczne, mam nadzieję, nie znajdą Państwo niczego, co by Państwa nie usatysfakcjonowało. Agnieszka Niewińska, bardzo ciekawy tekścik, taki bardziej jak to ona o różnych okolicznościach wokół politycznych, a z tego też cyklu Jan Fiedorczuk o dyskretnym uroku TVP, czyli właśnie o tym, jak celem Platformy Obywatelskiej stała się likwidacja TVP. Już właściwie nie likwidacja PiSu, bo na likwidację PiSu to oni są i tak zacięcy, ale z TVP jeszcze mogą powalczyć. Z tym, że na razie przegrywają. Roman z Pekinu z Moskwą to też jest tekst, na który wywiad z profesorem o trudnym do wymówienia nazwisku, ale mądrym. Naprawdę polecam, co dzieje się na wschodzie. Mamy blisko po rozmowach na Alasce. Jesteśmy niedługo po rozmowach na Alasce, gdzie okazało się, że Chiny, no delikatnie mówiąc, nie boją się Stanów Zjednoczonych i mało tego, że Stany Zjednoczone jakby straciły swoją moralną wyższość po tym wszystkim, co się tam dzieje, no już nie są wzorcową demokracją ani dla Chińczyków, ani również dla rozsądnie myślących ludzi w samej Ameryce. Coś pękło, coś się kończy, coś na świecie się dzieje naprawdę dziwnego. To jeszcze do tego dodam, że Piotr Semka też o tym pisze. No jednak jak zacząłem wymieniać konkretne teksty, to i sam pochwalę się, że napisałem tekst o tym, czy powinniśmy spodziewać się, że coś wyniknie z rozmów między Pawłem Kukizem a Zjednoczoną Prawicą. Paweł Kukiz ostatnio nie wykluczył, że mógłby dołączyć do Zjednoczonej Prawicy, ale postawił warunki, które no, można się zastanawiać, czy w ogóle są spełnialne dla Zjednoczonej Prawicy. O tym ten tekst właśnie. Proszę Państwa, dużo, naprawdę dużo, jak zwykle, tekstów i o literaturze, o bardzo ładny esejik Elżbiety Morawiec polecam, i o filmie, i o nauce, i o ekonomii, no i wszystkie stałe felietony z felietonem Wojtka Cejrowskiego, jak w każdym numerze na czele. Polecam serdecznie w e-sprzedaży od niedzieli w kioskach, od poniedziałku w prenumeracie redakcyjnej, najprościej, najszybciej.